Cześć, jestem Karincia i witam Was w kolejnym odcinku z Wyzwania 100 Dzieci w grze The Sims 4. Pomiędzy odcinkami weszłam do kasa i dodałam nowy ubiór naszej Jagodzie. Lekko też zmodyfikowałam jej pierwszy ubiór. Dodałam jej tak naprawdę leginsy pod tej sukienkę, żeby po prostu nie miała tak bardzo odkrytych nóg jak na staruszkę, no bo już jesteśmy emerytką, seniorką w końcu. Zresztą jeśli chodzi o emerytkę, to musimy w końcu też wziąć tutaj w sumie wolno od pracy. Już jesteśmy na którym? No właśnie, na 14 poziomie, więc myślę, że jak najbardziej w tym odcinku możemy przejść na emeryturę. Tylko tak się zastanawiam, czy zrobimy to... W sumie nie mamy zrobionego zadania za wczoraj, więc moglibyśmy w sumie już przejść na emeryturę, bo szef będzie z nas niezadowolony, więc za chwilę to zrobimy. Zresztą fryzura Jagody ma w trybie tworzenia Sima aż 3 wersje, więc jej też zmieniłam lekko właśnie fryzurkę, żeby miała inną chustę, gdyż oczywiście kolor chusty jej się zmienił, gdy zmieniła oczywiście kolor włosów na siwy, więc tutaj zmieniłam też jej troszeczkę chustę względem tego, co miała w poprzednim odcinku. W poprzednim odcinku miała taką bardziej żółtą tę chustę, a teraz ma powiedzmy taką bardziej... powiedziałabym szaro-żółtą, coś takiego, więc tutaj bym powiedziała blado-żółtą, więc coś takiego jej dałam. I oczywiście, tak jak chyba powiedziałam, że dodałam jej właśnie jeden nowy strój, proszę bardzo, tak wygląda. Zresztą dzisiaj jeszcze wejdziemy do kasa i będzie co obserwować. Ja nie wiem, czy tak się zacinasz podczas tych interakcji z dzieckiem podczas kąpieli, zobaczymy. Oczywiście dzisiaj wielki dzień dla naszej Fiony, będą jej urodziny, ona już ma empatię bardzo wysoko, więc jest gotowa. Ma skończoną swoją aspirację, ma szósteczkę w szkole, więc jak najbardziej jest ona gotowa właśnie do urodzin. Ile ty masz jeszcze dni do tych urodzin? 4, więc no trochę. Niewiele już ci zostało. Zresztą jest tak długo dzieckiem, że aż jej się tutaj dziecięcy etap włączył, więc to też warto zauważyć. Pozostałe dzieci oczywiście dzisiaj będą starały się rozwijać umiejętności, aspiracje i oczywiście skłonności. Tutaj Aurora rysuje kolejne obrazki do swojej aspiracji. Jesteśmy na dobrym tropie. Shrek uczy się umiejętności motorycznej do szkoły, bo potrzebuje jej 4 poziom, żeby w końcu mógł wejść na 6, więc to też sobie ładnie robimy. Młoda, widzę, że jest głodna. Co ty idziesz? Zjedz to. Gdzie idziesz to zjeść? Czy ty masz w wyposażeniu coś, czy co? Czy gdzieś jakiś talerz jest? Nie będziesz tego jadła. Ja tutaj zrobiłam ładne jajka pod benedyktyńsko, tak naprawdę i jagodę zrobiła, więc to sobie zjesz, a nie jakieś tam ciasto, nawet nie wiem skąd to chciałaś wytrzasnąć. Gdzieś pewnie leży jakiś niedojedzony talerz, no ale cóż. Oczywiście Kopciuszek dalej łowi ryby, bo oczywiście stara się tam łowić ryby przez 10 godzin, więc tutaj nad tym się teraz skupiłam. O, i proszę bardzo, nawet kiedy dorosnę? Kiedy dorosnę, wzrost odpowiedzialności, bo rozstrzyganie konfliktów jest dla nas u Ciebie nieważne, bym powiedziała tak. Dobra, więc Aurora maluje, Ty sobie zjesz śniadanko w końcu, bo jesteś troszeczkę głodna i trochę później wstałaś. No i oczywiście trzeba Tobą umiejętności, bo masz jeszcze tylko 3 dni, więc tutaj ładnie byłoby to fajnie zrobić. Wydaje mi się, że najpierw popracujemy nad myśleniem, bo jesteś już blisko 4 i myślę, że spokojnie powinniśmy dać radę. A ty, Jagoda, miałaś oczywiście przejść na emeryturę zasłużoną w sumie, więc proszę bardzo, codziennie będziesz dzięki temu dostawała simolony. Ja tutaj dałam też Davidowi, żeby ogarnął nam tutaj ogródek, żeby właśnie pograbił liście, nie miał co ze sobą w sumie zrobić, więc taką rzecz mu wymyśliłam. Tak, chcemy, żeby Jagoda przeszła na emeryturę. Myślę, że to będzie dla nas bardzo, bardzo dobre i nie będziemy dzięki temu musieli się już martwić o pracę, o zadania. Jagoda będzie mogła się skupić na swoich dzieciach i na swoich kontynuatorkach, na swoich właśnie księżniczkach i na tym wszystkim, co potrzebujemy zrobić w domu. O, proszę bardzo, będziemy codziennie dostawać pensję. Pewnie już chyba pora na naszą pensję dzisiejszego dnia minęła, bo chyba to jest okolica właśnie godziny 10 albo chyba 12 przychodzi. No ale cóż, trudno. Raz na wozie, raz pod wozem. Zresztą simolonów trochę mamy, więc nie ma sprawy. Jestem ciekawa tylko, ile będziemy dostawać. Co chcesz zrobić? Wysuszyć ubrania. Tu mamy jakieś ubrania do wysuszenia. Jakiej są jakości?
odrażająco brudne. O, nie, 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 nie. To w takim razie proszę je stamtąd zabrać, skoro są odrażająco brudne. A, Aurora, Fiona, skończyłaś tutaj, widzę, jedzonko, więc za chwilę cię postarzymy, tylko zajmiemy się tym praniem, myślę. Tutaj młoda je. Najbardziej mnie interesuje Śnieżka, która właśnie ma teraz najwięcej w sumie do zrobienia. Tak, odłóż te pranie gdzieś, jak jest odrażająco brudne, to od razu zrób i włóż je do pralki. Ma małe, jak to Kopciuszek ma małą umiejętność. Da sobie radę, ja w nią wierzę, kurczę. Dalej idź na ryby, ja w ciebie wierzę. Ja wierzę, że w coś złowisz. Już tam kilka złowiłaś ryb, więc jak najbardziej wierzę w ciebie. No i kochana Jagoda, później jeszcze zabierz z tych innych. Tutaj pranie i tam dołóż i przy okazji całość. Całość zrobimy i upierz pranie, proszę cię. O, i będzie ok. O nie, wyłączył mi się drugi monitor. Ok, zaradzone. Powinien się włączyć z powrotem. Nie mam teraz podglądu, ile nagrywam. O, proszę bardzo. Nie, nie będziesz tutaj z nikim się bawiła, Fion, a ty chciałaś się pobawić, tak, lalkami. Nie ma zabawy laleczkami, podejdziesz tutaj. Jagoda też podejdzie tutaj, proszę bardzo. David, jak tam u ciebie? A, ty tam już jesteś, już masz pozamiatane, okej. Szrek w sumie też mógłbyś na chwilę podejść tutaj, bo z twoim towarzystwem trochę gorzej. Aurora, właśnie skończyłaś, więc też super, później sobie coś zjesz. Jeśli chodzi o Śnieżkę, to ona i tak za bardzo tutaj nie może z innymi się radować, więc chwilę możesz sobie pobadać kształty. Muszę pamiętać, żeby... A, po pierwsze, żeby ciebie troszeczkę pocieszyć za chwilę, a po drugie, że musimy iść, przepraszam, na cmentarz. Czy najpierw po nagrobki, a później właśnie na cmentarz. No to wyjmujemy ciasto. Zrobiłam dzisiaj nowe ciasto, bo mieliśmy tylko to nadgryzione w lodówce. Więc jak najbardziej, Fiona, dodasz świeczki. Ja włączam generator i mamy wszystko gotowe na twoje urodziny. I zobaczymy, jak wygląda. Za chwilę też wejdziemy do kasa. Zobaczyć właśnie, jak będzie Jagoda, Fiona wyglądała jako nastolatka. I oczywiście zaraz się przekonamy, jaką dostanie aspirację oraz drugą cechę, bo to jest dla niej niesamowicie ważne. Ta druga cecha może naprawdę wykluczyć ją właśnie z bycia kolejną mamusią, więc to jest dla niej super, super, super ważne. O, oczywiście za pierwszym razem nie udało jej się zdmuchnąć świeczuszek, ale oczywiście próbujemy drugi raz i tym razem się udało. Oczywiście Jagoda, wchodzisz w kadr. Oczywiście, że tak. Dobra, a więc w pierwszym, powiedzmy, rzucie oczywiście losujemy jej aspirację. Więc tutaj włączam generator. I o, proszę bardzo, masz tę samą aspirację co twoja matka, więc to nie jest zła aspiracja. Jest to, powiedzmy, taka aspiracja, której w tym momencie Jagoda nie jest w stanie spełnić, ale oczywiście dam trochę punktów jej dała, więc jest ona ok. Gdzie jest ta? Ona jest w pieniądzach, w fortunie jest ta aspiracja, więc pani na włościach, niezrównoważona i... Boję się kliknąć, ale generujemy. Wesoła. Nie jest to zła cecha. Jest to jak najbardziej pozytywna cecha. Oczywiście kilka tam etapów osiągnęłaś i już chyba doszłaś do tego ostatniego etapu pewnie. Nie tego przedostatniego, a więc tego samego, co twoja matka, więc od razu już się tam wskoczyło. Ok. Jeśli chodzi o twój wygląd, to myślę, że musimy wejść jak najbardziej do kasa. Ja ją też przebiorę od razu. Ustawię jej stroje wszystkie, jakie może mieć. Ładne, oczywiście pasujące do Fiony. Tutaj ktoś się pyta też, proszę bardzo, o kolejną lekcję od mamusi Fiona, choć pokażesz się wszystkim ładnie w kasie. Jeśli chodzi o Shreka, aha, to ty sobie poszedłeś porozmawiać na czatrumie. A może byś tak porozmawiał sobie z Davidem, który i tak nic nie ma do robienia. Proszę bardzo, rozmawiaj o zainteresowaniach, poproś o radę. Rozmawiaj o zwierzęciu. Ty zaś, kochani, a jesteś w sumie głodna, więc ty mogłabyś w sumie coś zjeść. Chciałam cię wysłać do kolejnej tam, do kolejnego obrazka, ale niekoniecznie musisz. Młoda ładnie ćwiczy. Ty będziesz sobie rozmawiał. No i za chwilę ładnie. To była już ostatnia porcja tego. Właśnie przebrałam Fionę.
Tym razem wybrałam dla niej osobno bluzkę i osobno dół. Żadna sukienka tak jakby do stylistyki Fiony mi nie pasowała, a to mi jakoś najbardziej pasowało. Zresztą udało mi się dobrać górę i dół mniej więcej podobnie kolorystycznie, więc jestem z tego zadowolona. A teraz jeszcze spójrzmy, jak wygląda Fiona właśnie jako nastolatka z bliska, proszę bardzo. Więc tak oto wygląda. Mam bardzo dużo usta. To się naprawdę bardzo mocno rzuca w jej twarzy, bo są one nieproporcjonalnie duże względem tego, jak taką krótką ma tę twarz. Naprawdę ma na, no... Nie ma długiej, ma bardzo krótką tę twarz i ma naprawdę tutaj krótką szczękę i przez to ma bardzo długą szyję, tak mi się przynajmniej wydaje. Przecież taką żurawią szyję wydaje mi się, że ma. Udało mi się dobrać fryzurę, wydaje mi się, że bardzo podobną do tego, co ma oczywiście Fiona ze Shreka, więc bardzo się cieszę, że to mi się akurat u niej udało odtworzyć. Jej pozostałe stroje wyglądają o tak, proszę bardzo. W niektórych strojach dałam właśnie ten inny warkoczyk, troszeczkę taki bardziej... Troszeczkę taki luźniejszy, myślę, że taki odpowiedniejszy bym powiedziała do takich, bym powiedziała, czy to imprezowych stroi, czy właśnie oficjalnych. Proszę bardzo, tak po kolei wyglądają jej wszystkie stroje. I jeszcze ostatnie na zimną pogodę. Więc tak wygląda Fiona, więc jeszcze raz pokazuję z bliska. Proszę bardzo, jeśli chodzi o profil, to wygląda to tak. Oczywiście przypomnę Wam, jak oczywiście wygląda kopciuszek. I kopciuszek oczywiście, proszę bardzo, wygląda tak. Już kopciuszek ma widać znacznie dłuższą tę twarz niż siostra, więc proszę bardzo. Tak oto wygląda kopciuszek. I dla przypomnienia jeszcze, jak wygląda nasza Jagoda. Oczywiście jest seniorką, więc to troszeczkę u niej już też inaczej wygląda, proszę bardzo. A więc tak wyglądała nasza Jagoda, która właśnie teraz ma taki strój jako numer 4 z codziennych, a właśnie troszeczkę zmieniła mi strój numer 1 i dodała mi tutaj te krótkie leginsy, no żeby nie miała takich odkrytych nóżek, wydaje mi się, że dzięki temu znacznie lepiej wygląda. Ja sobie jeszcze zapiszę rodzinkę w bibliotece, żeby mieć później zdjęcie naszej tutaj Fiony oczywiście do miniaturki następnego odcinka. Więc jak najbardziej sobie zapisuję, przy okazji będę miała też Jagodę jako seniorkę. Oj, proszę bardzo, rozstrzyganie konfliktów, proszę bardzo. Nie wiem, czy jeszcze raz nam się to nie pokazało, czy nie. Ale okej, okay, teraz sobie, aha, tu musisz sobie zjeść ładnie jeszcze. Shrek pójdzie, aha, właśnie sobie porozmawiać z bratem. To co mówiłam, że musi sobie troszeczkę towarzystwo podnieść, a więc proszę bardzo, niech sobie rozmawiają, przytulają się i ogólnie niech robią co chcą. Jeśli chodzi o Fionę, to z racji tego, że ona jest już nastolatką, to fajnie byłoby nią tutaj podszlifować po pierwsze umiejętności. Widzę, że miałaś w wyposażeniu jeszcze jedzonko, nie dojadłaś do końca. W takim razie dojedz, a później zaczniesz jeszcze robić pracę domową i później muszę się skupić nad jakąś umiejętnością dla Ciebie, którą mogłabyś kontynuować. A gdzie jest Fion? A Ty co robisz tam, kochana Auroro, no? Mam nadzieję, że się tam nie zacięłaś z tym swoim nastrójnikiem. Jeśli chodzi o kopciuszka, to Ty miałaś chyba tutaj iść na ryby, a nie pisać w swoim pamiętniku. Halo, proszę iść na ryby. Kochana, proszę iść na ryby, proszę bardzo. Jak to nie... Dobra, wróć do domu, bo widzę, że coś jest nie tak w takim razie. Dobra, zanim jeszcze pójdziemy... Czy mi się zbugowała muzyczka? Mi się totalnie zbugowała muzyczka z kasa. Bo cały czas ją słyszę w moich słuchawkach, a więc ona mi się zbugowała. No ale cóż, w tym razie będziemy mieli zbugowaną muzyczkę. Chciałam, żebyś ty jeszcze pocieszyła tutaj młodą. I za chwilę się wybierzemy na ten cmentarz oczywiście. Dobra, porozmawiałeś chwilę. To w takim razie możesz... Aha, nie, tam się jeszcze pierze. Myślałam, że się już wyprało, ale tam się jeszcze pierze. W takim razie ty sobie możesz pograć tam w komandura klawiatury na przykład. Nie wiem, czy David, czy ty odrobiłeś już lekcję, więc skorzystaj. I za chwilę też odrobisz lekcję. Tak, bo nie odrobiłeś, oczywiście, że tak. Jak ta młoda, ile jeszcze godzin ma? 8 godzin, więc jeszcze raz pocieszamy. O, chyba... Nie, chyba jest zapętlona muzyczka. Mi się wydaje, tylko w tym momencie jest trochę ciszej. Totalnie jest zapętlona muzyczka z kasa. No. Ma normalnie muzykę, która leci na odcinku, którą słyszycie w tle, ona jest dodana... Jak montuję film, a więc normalnie, gdy gram w grę, to nie powinna mieć żadnej muzyki, a tu totalnie słyszę.
muzyka, więc żeby się muzyki nie gryzły, to nie będę wam dodawała własnej muzyki, no bo po co? Gdy mamy muzykę od razu w grze, no wiadomo, troszeczkę dodaję też muzykę, żeby wam po prostu ona zagłuszyła powiedzmy jakieś szumy czy jakieś inne rzeczy, ewentualnie. Więc tutaj też taki mały triczek, jeśli chodzi o edytowanie filmów, właśnie, że muzyka w tle jest bardzo dobra. A, tam zostało jeszcze 44 minuty, super. Dobra, a więc jest okej. Gdzie jesteś ty, Kopciuszek? Śmiałaś, wracaj do domu, kobieto, co ty robisz? Dziewczyno, mówiłam ci wróć do domu, bo chciałam, żebyś się wysikała i żebyś nie utknęła poza domem, jak my będziemy szli sobie. W takim razie Jagoda, ty, o właśnie, wyczyścisz ten nocniczek, proszę bardzo, bo on jest brudny, skorzystasz, ty młoda. A ty wrócisz tutaj do badania kształtów, proszę bardzo. O, bo i tak za chwilę będziesz szczęśliwa, więc będzie super. No, a gdzie jest Kopciuszek? Jeszcze powoli, powoli idzie. Tu jest odrabianie lekcji. Jeśli chodzi o Aurorę, to ty chciałaś porozmawiać z bratem. Dokończyłaś ten pojazd. W takim razie nie mam pojęcia, jakie tam już namalowałaś. Ale mamy ze sobą, mamy kształty. A więc w takim razie chyba ludzi jeszcze nie malowałaś. Więc proszę bardzo, jeszcze namaluj ludzi, proszę bardzo, nie rozmawiaj z bratem. Brat ma też co robić, David ma co robić, Fiona ma co robić. Muszę się zastanowić nad tym, co będzie Fiona ogólnie robiła, jaką tam umiejętność będzie ćwiczyła ona. Co byłoby dla Fiony odpowiednie? Wydaje mi się, że dla Fiony, tak by była, wiecie, jakaś sztuki walki, to byłoby dla niej najodpowiedniejsze, ale myślę, że najbliżej do tego to jest po prostu do umiejętności sprawności fizycznej, więc myślę, że to będzie ćwiczyła Fiona. Sprawność fizyczną i to jej damy na trzeci poziom, żeby uzyskała szóstkę w szkole. Kopciuszek, już jesteś tutaj? Jesteś. W takim razie skorzystaj z toalety, bo potrzebujesz bardzo mocno, a później oczywiście, o właśnie, jak tutaj nasza Jagoda skończy, to idziemy po te nagrobki w końcu, bo oczywiście o nich znowu zapomnę i nie będzie dobrze, więc tutaj musimy iść na pewno do bliźniaczek, bo bliźniaczki miały w poprzednim albo jeszcze wcześniejszym odcinku nam zmarły, chyba jeszcze dwa odcinki temu, więc musimy się wybrać tutaj. Się tak zastanawiam teraz, czy rzeczywiście się w dobre miejsce wybrałam. Chyba niekoniecznie, ale zaraz zobaczymy. Zapukamy do drzwi i zobaczymy, czy tam są jakieś nagrobki, czy nie. Nie, nie ma żadnych, a więc totalnie w złe miejsce się wybrałam. O nie. No dobrze, w takim razie muszę iść w inne miejsce, gdzie tutaj jest mniej simów, znacznie mniej simów. Tu jest 2, 4, 6, 7, to tu jest za dużo, tu jest bardzo mało, więc tu. Tu jak jest siódemka, to mi dwójka nie zmarła, więc tutaj musimy się wybrać jednak. Oj. Jednak się pomyliłam. I tutaj powinny być... O, są nagrobki, dobra. Oczywiście wyłoniły się spod ziemi. Czy ja się nie muszę już tutaj... Aha, nie muszę się... powiedzmy, zapukać do drzwi, okej. Okay. W takim razie biorę nagrobki i spadamy. Ja no, oczywiście może przytulę Persefonę. O, proszę bardzo. Proszę bardzo, obejmij czule siostrę. Proszę bardzo, niech siostry się obejmą. Proszę bardzo. Z tego najstarszego pokolenia to za chwilę zostanie tylko Persefona i Harry. O, będzie takie smutne. Zobaczymy. Nie, pewnie żadne z dzieci Jagody nie dotrwa do końca wyzwania. Tak mi się przynajmniej wydaje, więc niestety tutaj tylko to najstarsze pokolenie pewnie nam się ostanie niestety. No i w takim razie dokładamy tutaj dziewczynę akurat. O, proszę bardzo, akurat są dwa miejsca, więc akurat. Mamy tutaj Marcepana oraz Delicję. Nie mam pojęcia, które z nich było starsze, które pierwsze zmarło. Więc postawimy tak, Marcepan, Delicja. Najwyżej później zawsze można przemienić na odwrót ich nagrobki. O, tak, podskoczyły jeszcze nagrobki, ale myślę, że tak mogą jakby co zostać. Zobaczymy, czy tutaj trzeba kogoś wzmocnić, jak już tu jesteśmy. Ale nie wydaje mi się, więc okej. Okay. Dobra, więc wszyscy są powzmacniani ładnie, więc super. Tak, więc wszyscy wzmocnieni, okej, okay, bardzo dobrze. Tutaj ktoś do nas biegnie, kto to jest? Arnaf, nieważne, nie znamy gościa. Na pewno nie znamy, rozgniewany jakiś jest, więc niech do nas lepiej nie podchodzi, bo to takie rozgniewane, to może jeszcze jakąś bójkę będzie chciał się wdać, czy coś, ze starszą panią.
Nie warto narażać naszej jagody. Dobrze, w takim razie... tu mam jakąś kubkę liści, okej. Okay. Dobra, widzę, że oczywiście cały czas jest zapętlona muzyka. Co by się nie działo, cały czas. Młody, ty nawet nie masz dostępu do tego komputera, więc tam nawet nie próbuj niczego robić. I widzę, że zostawiłeś swoją tutaj chyba pracę domową, więc mógłby się dokończyć. Zresztą Fiona również mogłaby dokończyć swoją pracę domową, a nie ją porzucać. Młody, słyszałam, że masz 4. poziom umiejętności, więc super. To w takim razie też możesz odrobić swoje lekcje. Jeśli chodzi o Aurorę, to żadnego oglądania telewizji, możesz wracać do malowania ludzi, a Kopciuszek mogłaby w końcu skorzystać z toalety, tak jak miała skorzystać, więc zapraszam, bo ty później musisz iść dalej malować, co ja gadam. Łowić ryby, o, a ty kochana dalej badaj kształty, proszę bardzo. O, i za chwilę mamusia tobie pomoże, więc to będzie coś, co będziecie robiły razem, proszę bardzo. I mam nadzieję, że przy okazji tobie pójdzie szybciej. Chciałam jeszcze powiedzieć 2 słowa o tak naprawdę rachunkach, gdyż niedługo wychodzi aktualizacja, która oczywiście zmienia działanie rachunków, więc następny odcinek, jaki wyjdzie, to będzie właśnie odcinek, który wyjdzie 2 czerwca, czyli w dzień wyjścia aktualizacji, ale oczywiście odcinek wyjdzie mój o godzinie 12, a aktualizacja o godzinie prawdopodobnie 18-19, więc dużo wcześniej przed rachunkami, więc jeszcze w następnym odcinku będziemy mieli grę niezaktualizowaną, ale już za tydzień, czyli za 2 odcinki będę miała już grę w pełni zaktualizowaną. I nie wiem, co to jest za glinak. Może włożę ją do wyposażenia jagody. I właśnie wtedy będę mogła już grać, powiedzmy, z nowymi rachunkami, ze strażakami, tymi innymi sprawami. Ale chciałam wam powiedzieć, że prawdopodobnie w następnym odcinku właśnie dostaniemy rachunki. Więc dostanę te rachunki zanim będzie, powiedzmy, aktualizacja dotycząca rachunków, więc tak naprawdę przez dłuższy czas jeszcze w tej serii nie zobaczymy tych nowych rachunków, ale to może i dobrze, bo jakbym tak naprawdę dostała te nowe rachunki, powiedzmy, nie wiem, teraz by, nie wiem, już jutro była aktualizacja i bym już od następnego odcinka mogła je mieć, to wtedy pewnie byłyby one trochę zaniżone, wydaje mi się, bo gra chyba teraz nie wie, ile mój sim zużywa prądu, ile zużywa wody, a to w tych nowych rachunkach ma znaczenie, więc wydaje mi się, że one byłyby trochę uszukane, bo tam byłoby mniejsze zużycie prądu i wody, niż gdybym miała te rachunki przez cały tydzień, opowiedzmy tak. No, te nowe rachunki przez cały tydzień, jakby przez cały tydzień gra rejestrowała, ile ta rodzina zużyła prądu i ile wody. Tak mi się przynajmniej wydaje, takie mam wrażenie, więc wydaje mi się, że powiedzmy będziemy mieli te rachunki, powiedzmy, bardziej oddane prawdzie, gdy w końcu nadejdą, bo powiedzmy, gdy one wejdą, to powiedzmy będzie w tej grze jakiś simowy wtorek albo poniedziałek po południu i to będzie, powiedzmy, wydaje mi się, bliżej, te pierwsze rachunki, jakie wyjdą w nowym systemie, będą bardziej oddawały prawdę, a w następnym odcinku zobaczymy, jak tam się te rachunki jeszcze w starym systemie mają i powiedzmy, ile, powiedzmy, one wynoszą. Czyste i wilgotne, więc możesz je włożyć do suszarki, więc jeszcze w następnym odcinku będziemy mogli sobie przypomnieć, ile właśnie rachunki za ten dom wynoszą przeważnie, więc tutaj myślę, że to też takie dobre przypomnienie i później z następnymi rachunkami, jeszcze tydzień później, zobaczymy, jak to już w tych nowych realiach będzie wyglądało i będziemy mogli sobie to porównać. Dobra, skoro jesteś taka melancholijna, to może powyrażaj melancholijne myśli i przy okazji poćwiczysz też umiejętności kreatywne. Fiona odrabia lekcje. Szereg nie odrabia lekcji. Szereg, czy ty możesz, o właśnie, jeszcze dodatkowe tutaj zadanie uzyskać, więc proszę bardzo. Ty chyba również będziesz mógł, David, uzyskać dodatkowe zaliczenie, więc proszę bardzo. A później się zajmiemy wszystkimi tutaj głodami. Myślę, że za chwilę jakaś kolacja będzie dla wszystkich. Śnieżka, gdzie ty idziesz? A ty w ogóle na nocnik musisz iść, więc proszę bardzo. I za chwilę wrócisz tam do myślenia. O, widzę, że Jagoda, ty też zresztą troszeczkę się powoli robisz głodna, więc podaj kolację. Myślę, że można camber jagnięcy podać. Myślę, że tak. Zresztą Jagoda już jest z powrotem chudziutka, ładnie, więc super. Kopciuszek, jak to masz za małe umiejętności? No nie mów. Na pewno możesz połowić rybki. Na pewno dasz radę. Ile tam jeszcze godzin musisz połowić? Jeszcze 4. No ja jestem pewna. Jesteś po prostu smutna i ten smutek się troszeczkę przybija, więc
Śmierć w rodzinie, niestety. A, śmierć, no, w rodzinie, utrata rodzeństwa. Dobrze mówiłam. No więc zresztą już położyliśmy ich na cmentarzu, więc jest już wszystko okej. Okay. Dobrze? Mam nadzieję, że nie będziesz aż taka smutna. Dobra, Śnieżka. A, bo ty już masz trzeci poziom korzystania z nocniczka, więc sobie poszło w trymiga, więc tutaj jest nocniczek już zaliczony. Widzę, że jedynie wyobraźnia, powiedzmy, troszeczkę w tyle, ale myślenie też już ładnie. Prawie piąty poziom, więc poruszenie się, komunikacja bardzo szybko tobie pójdą. Jedynie to nad tą wyobraźnią będzie trzeba troszeczkę więcej popracować, ale mamy jeszcze chwilę czasu. Chciałabym, żebyś ładnie, o właśnie szybko się jeszcze tego myślenia nauczyła, bo to wydaje mi się bardzo, bardzo ważne. Ale myślę, że oczywiście za chwilę też sobie wszyscy razem zjemy kolację, jak tylko Jagoda ładnie tutaj ugotuje. Zresztą wszyscy tutaj jedzą śniadanie, robią lekcje, czy właśnie wyrażają melancholijne myśli, dzięki czemu trochę szybciej im to wszystko schodzi, więc super. Dobra, ty musisz iść na toaletę, więc zapraszam, proszę bardzo, skoro musisz. Reszta tam odrabia lekcje ładnie, o właśnie, Jagoda teraz, mam nadzieję, że, o właśnie, położysz to ładnie tutaj. O, to zresztą możemy wyrzucić, bo to jest nam niepotrzebne, ale mogłabyś na przykład zawołać na posiłek, czy nie możesz? A, nie, zapakuj na wynos, nie chciałam zapakować na wynos, nie. W takim razie, jeśli nie możesz zawołać nikogo, to sama weź porcję, proszę bardzo. I zaraz wszystkich tam odpowiednio doprosimy do jedzenia, proszę bardzo. Davida, chłopcy, jakbyście nie gadali, to by wam szybciej poszło z tym odrabianiem lekcji. Ty zresztą, jak skończysz, to musisz jeszcze skoczyć na toaletę, żebyś mi się w międzyczasie nie posikał. Jeśli chodzi o Aurorę, to ona nie musi. I tutaj Fiona również nie musi, ale Fiona na przykład mogłaby to trochę sobie poćwiczyć. Tylko, nie, Śnieżka, nie jesteś aż tak głodna, ale w sumie przed spaniem mogłabyś coś zjeść. Zresztą jesteś już smutna, więc okej, okay, dobra. Kopciuszek też już cię dam tutaj do nas. Mam nadzieję, że godzinkę udało ci się. Tak, godzinkę ci się udało jeszcze dorobić. Niestety nie złapałaś żadnej rybki. No cóż, nie udało się. Mówi się trudno. Chłopcy, jak tam z tym odrabianiem lekcji kończycie? O, chyba tak, więc bardzo dobrze. Mam oczywiście pełną listę, oczywiście. W takim razie ją sobie wyczyścimy. O. I ty, kochana, też później wydaje mi się, musisz pójść na toaletę, jak skończysz już to odrabianie lekcji, więc jak najbardziej pójdziesz, a później sobie jeszcze wyrazisz te melancholijne myśli, żeby kontrolowanie emocji podnieść. Oczywiście muszę tobą nad empatią popracować, tak jak oczywiście u twoich sióstr. Jagoda, gdzie ty idziesz? Do komputera. A mogłabyś na przykład wziąć pocztę i na przykład odłożyć pranie, bo jest suche i ciepłe, proszę bardzo. Więc jak najbardziej mogłabyś takie rzeczy, Jagoda, porobić. Chwilowo, gdzie jesteś, Kopciuszek? A, idziesz tutaj powoli. Okej, okay, powoli dochodzisz, dobra. David, a tutaj już jesz kolację. To tu jeszcze ma zjeść kolację, ty nie. A, ty za chwilę też przyjdziesz. Młoda też tutaj już powoli je kolację. Myślę, że za chwilę mama tobie oczywiście poczyta do snu. Może na przykład jeszcze wyczyści tutaj szafeczkę, bo oczywiście jutro niedziela, więc oczywiście jutro pokojówka nie przyjdzie jeszcze. Więc oczywiście musimy sami troszeczkę tutaj uporządkować dom w tak zwanym międzyczasie. Widzę, że bardzo dobrze idzie tobie ćwiczenie, umiejętności. Już masz, jesteś w połowie pierwszego poziomu, więc super. Bardzo dobrze. Wszyscy chyba już sobie wzięli jedzonko, więc możemy schować. Jak tam, Śnieżka, u ciebie? Widzę, że już powoli kończysz, więc super. O, w sumie już skończyłaś. Więc też cię tutaj wyłączymy z rozmowy i mamusia zaraz cię ładnie położy spać. I będzie super. Nie wiem, gdzie biegniesz z tym talerzem, kochana. Pewnie tutaj. Ale dobrze, że biegasz, bo w poprzednim odcinku nie biegałaś, więc tutaj super, że w końcu biegasz, kochanie. No i że widzimy, że masz ten jednak szybszy chód, gdy jesteś na tym czwartym poziomie. Oczywiście jak będziesz na piątym, to będziesz oczywiście jeszcze bardziej zasuwała, więc super. Ty tam wyrażasz te melancholijne myśli, co nie? Myślę, że możesz chwilę później też się tutaj pobawić tym misiem. Chwileczkę, tak jak mówiłam, empatia, jeszcze raz empatia. Gdy jeszcze dziecko jest właśnie dzieckiem, bo wtedy najłatwiej na te wolontariaty, nie trzeba się z tym bawić w ogóle. Fiona, a gdzie ty idziesz? Już skończyłaś ćwiczyć?
Już ci się znudziło? A do granic możliwości możesz poćwiczyć. A to poćwicz. Będziesz poćwiczona, przećwiczona i troszeczkę olbolała. Ale jak możesz troszeczkę więcej poćwiczyć, to proszę cię poćwicz. Żeby nie było, proszę bardzo. David, skończyłeś i potrzebujesz troszeczkę zabawy, więc w takim razie mógłbyś na przykład chwilę pograć na komputerze, proszę bardzo. Jeśli chodzi o Shreka, to ty chciałeś właśnie ładnie posprzątać talerze. Możesz. Jak najbardziej. U ciebie wszystko bardzo wysoko, więc super. Bardzo mi się to podoba. Tak się zastanawiam, co mogłabyś zrobić jeszcze wieczorkiem, bo już nie będziemy cię wysyłać na rybki. Myślę, że już jest za późno. Myślę, że jak chcesz, to możesz w sumie powoli iść spać, żeby od następnego dnia jeszcze w niedzielę te godzinki tutaj dokończyć, myślę. Powoli, powoli. Oczywiście mamy jeszcze tutaj dużo przed sobą, ale oczywiście tej twojej aspiracji. Ale oczywiście, jeśli zostaniesz mamusią, to będzie dużo czasu na jej wypełnienie, więc się tego nie obawiamy. Młody, jesteś już śpiący, więc możesz iść spać do swojego łóżka. Ty, Jagoda, chciałaś chwilę sobie jeszcze przed snem pograć w gry komputerowe, więc proszę bardzo. Te zabawy troszeczkę sobie podnieś jeszcze. Jak tam Fiona? Ładnie ćwiczy, co nie? Tutaj też się ładnie bawimy. Młody idzie spać. A jak tam u ciebie, David? No i zabawa też już ładnie wysoko. Więc też już powoli możesz iść spać. Więc co? Ja myślę, że dzieciaki i wszyscy idą powoli spać. Więc ja ten odcinek na dzisiaj zakończę. Mam nadzieję, że wam się podobał. W następnym odcinku zobaczycie oczywiście niedzielę, myślę, że może nie w całości, przynajmniej częściowo. I oczywiście część poniedziałku, bo chciałabym, żeby nam przyszły te rachunki, tak jak mówię, żeby one nam jeszcze przyszły w tym starym systemie, a nie jeszcze w nowym, bo myślę, że właśnie będą wtedy oszukane, a tak to wtedy będziemy mogli sobie je jeszcze ładnie porównać. Więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Piszcie, co sądzicie o Fionie jako nastolatce. Wydaje mi się, że oczywiście ani złej cechy, ani złej aspiracji nie dostała. Ale te usta, kurczę te usta, no po prostu wielkie jak nie wiem. Dodatkowo te brązowe oczęta, nie podobają mi się Fiona, naprawdę. Ale piszcie, co o niej sądzicie. Jak mamy na razie dwie pretendentki, które nadal są w wyścigu. Myślę, że za odcinek dwa, może za dwa odcinki będziemy właśnie Aurorę oraz Śnieżkę postarzać, więc tutaj już niedługo dziewczyny. Tą Śnieżka? Znaczy Aurora ma jeszcze 8 dni. Okej, sporo. Ale Śnieżka ma już tam 3, jeszcze 3 dni ma, więc tutaj Śnieżka ma trochę mniej, więc tutaj chciałabym dziewczyny po prostu postarzyć razem, więc to Śnieżka będzie bardziej wyznaczała czas dla Aurory. Oczywiście Aurora już jest prawie końca swojej aspiracji, więc to też super. Szóseczkę w szkole też już ma, więc jest jak najbardziej, powiedzmy, z technicznego punktu widzenia gotowa, ale mówię, tę empatię. Tę empatię będziemy ćwiczyć, ale na to ma całą niedzielę, więc myślę, że ładniej jej tutaj pójdzie. Więc jeszcze raz, mam nadzieję, że wam się podobało. Przypominam, że dzisiaj o 16, jeśli ktoś ogląda ten odcinek w dniu premiery, jest live na moim kanale, więc serdecznie zachęcam również do jego oglądania. Więc do usłyszenia, do zobaczenia. Susu!